Dzień dobry Państwu, witam Państwa na platformie wideoportalu poznajfakty.pl. Dzisiaj odpowiemy na pytanie pani Alicji, która pisała chyba już do nas wcześniej w sprawie pierwokupu czy też wykupienia działek rolnych, a także odzyskania działek, które były oddane za rentę w czasach PRL-u. Tak mi się wydaje przynajmniej, bo tutaj mamy zbieżność w imion. I dzisiaj pani Alicja pyta nas w dość obszernym zapytaniu o to, czy można dzierżawioną działkę wykupić, czy przysługuje takiemu dzierżawcy prawo pierwokupu i jak ta sytuacja wygląda z perspektywy ewentualnych przepisów, tak? Ponieważ rodzina pani Alicji posiada taką działkę w dzierżawie i chciałaby tą działkę wykupić, a obawia się, że nie będzie takiej możliwości, a po drugie, że prawdopodobnie sołtys czy też rodzina sołtysa może chcieć tą działkę wykupić i próbować ominąć przepisy dotyczące pierwokupu dzierżawionej działki, tak? Także tutaj spróbuję przybliżyć temat możliwości pierwokupu działki dzierżawionej, bo faktycznie są przepisy, które odnoszą się do tego typu spraw. I w pierwszej kolejności trzeba w ogóle zastanowić się, czym jest prawo pierwokupu, tak? Prawo pierwokupu to jest możliwość wynikająca z przepisów prawa, różnych przepisów dotyczących różnych dziedzin, gdzie strona, która korzysta z rzeczy na zasadzie jakiegoś prawa, na przykład dzierżawy, ma możliwość wykupienia tej rzeczy od jej właściciela, jeżeli ten właściciel faktycznie tą rzecz chce sprzedać. Dlaczego w ogóle powstało takie coś jak prawo pierwokupu? No ponieważ osoba, która od dłuższego czasu dzierżawi, wynajmuje rzecz, tak, od wynajmującego czy też właściciela, tak, pierwotnego, może w pewnym momencie tą rzecz chcieć od niego kupić, ponieważ czuje się związana emocjonalnie z tym miejscem, poczyniła jakieś nakłady finansowe, majątkowe na to miejsce, tak. Jest to ośrodek, w którym ta osoba mieszka, pracuje, czynności jakieś związane ze swoim utrzymaniem wykonuje, tak? Może być szereg różnych powodów, dla których taka osoba chciałaby taką rzecz wykupić. Więc ustawodawca zaczerpnął tutaj oczywiście z różnych systemów prawa tą instytucję i faktycznie w polskim prawie mamy możliwość pierwokupu rzeczy dzierżawionej. Oczywiście w przypadku takich działek najczęściej mamy do czynienia z taką sytuacją, że właścicielem jest Skarb Państwa, tak, ponieważ czy też jakaś gmina, tak, jakaś jednostka samorządu terytorialnego. Rzadziej jest to jakiś podmiot prywatny, ale też się tak zdarza. I jeżeli taka instytucja bądź taki podmiot chcą taką rzecz sprzedać, to muszą umożliwić temu dotychczasowemu najemcy czy też dzierżawcy wykup tej rzeczy. Tak właśnie, żeby zabezpieczyć w pewnym sensie interes takiego dzierżawcy, który dotychczas z tej rzeczy korzystał, tak, i mógł poczynić jakieś nakłady. Dopiero w dalszej kolejności ustawieni są potencjalnie inni kupcy, którzy nie są z tym miejscem związani, tak, nie są w roli, nie występowali wcześniej w roli dzierżawcy czy też najemcy, tak? I taka sytuacja ma miejsce w prawie dotyczącym pierwokupu nieruchomości rolnych, tak? Jest to ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, która określa prawo pierwokupu nieruchomości rolnych w sytuacji, w których właściciel chce tą nieruchomość rolną sprzedać. I z mocy ustawy prawo takiego pierwokupu przysługuje dzierżawcy, jeżeli umowa dzierżawy została zawarta w formie pisemnej i ma tak zwaną datę pewną, czyli urzędowo potwierdzoną, że w tym dniu ta umowa została zawarta oraz była wykonywana co najmniej przez 3 lata, licząc od tej daty. Oraz nabywana nieruchomość rolna wchodzi w skład gospodarstwa rodzinnego dzierżawcy. I tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, która bezpośrednio odnosi się do opisywanego przypadku przez panią Alicję, ponieważ po pierwsze, rodzina pani Alicji od 1990 roku, z tego co pani Alicja tutaj do nas pisze, jest dzierżawcą tejże działki nieprzerwanie, ponieważ ta dzierżawa przechodziła
z babci na ojca pani Alicji, z tego co rozumiem. I wchodziła ta nieruchomość w skład gospodarstwa rolnego, tak, które było gospodarstwem rodzinnym tego dzierżawcy. Tak rozumiem to, co pisze pani Alicja. Oczywiście to jest kwestia do zweryfikowania formalnego, ponieważ, no wiadomo, no, możemy tutaj błędnie interpretować wiadomość od pani Alicji. Natomiast jeżeli faktycznie tak było, no to są te dwa warunki spełnione. I teraz tak, jeżeli będziemy mieli do czynienia z chęcią sprzedaży przez właściciela, to prawo pierwokupu tutaj rodzinie pani Alicji przysługuje. Oczywiście dotychczasowemu dzierżawcy, jeżeli to jest ojciec pani Alicji, to będzie to ojciec pani Alicji. I stosujemy przepisy kodeksu cywilnego dotyczące tak zwanego prawa pierwokupu. Czyli ojciec pani Alicji będzie miał prawo do nabycia tej dzierżawionej rzeczy, w tym przypadku tej działki, oraz jest obowiązek po stronie sprzedającego zawiadomienia uprawnionego. Więc zawiadomienie przed faktem sprzedaży powinno przyjść na adres, tak, czy też być wystawione w urzędzie gminy. No nie wiem, jak tutaj będzie procedura sprzedaży organizowana. Natomiast faktycznie uprawniony do pierwokupu powinien być o tym poinformowany, więc nawet jeżeli jakieś strony trzecie planują zakup tejże działki, to i tak w mojej ocenie, jeżeli faktycznie ta działka była gospodarstwem rolnym, rodzinnym i była dzierżawiona nieprzerwanie ponad 3 lata z datą pewną, jest umowa dzierżawy, która została spisana w urzędzie, trzeba było po prostu zweryfikować te dokumenty, sprawdzić stan faktyczny, to będzie ten dzierżawca miał taką możliwość, tak? Oczywiście, tutaj dochodzi jeszcze kwestia tego, jaka będzie cena i ewentualnych możliwości rodziny do faktycznego zapłacenia tej ceny. Natomiast co do zasady, faktycznie i istnieje w polskim systemie prawnym taka instytucja i zabezpiecza prawa tego dzierżawcy do ewentualnego pierwokupu. Oczywiście nie musi rodzina pani Alicji z tego prawa skorzystać, ale skorzystać może. Więc tak wygląda sytuacja od strony prawnej. Oczywiście są pewne wyjątki od tej zasady, tak? Może być taka sytuacja, że nie stosujemy prawa pierwokupu w określonych przypadkach, na przykład kiedy nabywcą nieruchomości rolnej jest jednostka samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa lub spółka Skarbu Państwa. Natomiast może być też taka sytuacja, w której nabywcą jest osoba bliska zbywcy, tak? Więc w przypadku braku uprawnionego do pierwokupu albo niewykonania przez niego prawa do pierwokupu może być prawo pierwokupu scedowane na kolejne osoby, tak? Więc tutaj są pewne wyjątki. Można oczywiście zablokować w pewnym sensie wykup przez osoby trzecie, korzystając z tego prawa pierwokupu, tylko że ono przysługuje tej konkretnej osobie, tak? Która jest dzierżawcą. Więc co do zasady, są pewne wyjątki, na które trzeba uważać, które trzeba wziąć pod uwagę i tutaj jest ryzyko, że będzie z tym jakiś kłopot, tak, przy wykupie. Natomiast najlepiej by było zorientować się, czy wszystko w dokumentach się zgadza, tak? Czy przede wszystkim jest umowa dzierżawy spisana z datą pewną, czy jest spełniony warunek dotyczący 3-letniej dzierżawy, czy jest to gospodarstwo rodzinne, czy wszystkie te potencjalne, które muszą oczywiście zaistnieć, tak, warunki są spełnione. Jeżeli faktycznie tak będzie, to zgłosić chęć zakupu tej działki z własnej inicjatywy w momencie, kiedy tylko pojawi się informacja, że taki proces sprzedaży ma miejsce, tak? Nie czekać nawet na zawiadomienie tego urzędu, tylko po prostu działać szybciej, tak, dowiedzieć się, jakie są warunki
wykupu i przystąpić po prostu do skorzystania z tego prawa pierwokupu. Żeby nie dawać żadnego powodu i argumentu ewentualnym stronom trzecim do wykorzystania jakichkolwiek innych możliwości, czy też ewentualnego skorzystania z tych wyjątków, tak? Także mam nadzieję, że tutaj przybliżyłem ten temat. Jeżeli by były jakieś pytania dotyczące tego tematu, jeszcze jedna rzecz tutaj mi przyszła do głowy dotycząca tego, jaki jest czas na wykonanie prawa pierwokupu. Co do nieruchomości, czyli tutaj w przypadku działki rolnej można wykonać ten prawo pierwokupu w ciągu miesiąca od otrzymania zawiadomienia o sprzedaży. Tak? Także to też jest dosyć krótkie okno na ewentualne zorganizowanie środków, więc dobrze by było się do tej sprawy przygotować zawczasu, tak? żeby nie być zaskoczonym, że nagle jakąś kwotę trzeba organizować. Dla niektórych to może być duża kwota, dla innych mniejsza, ale nie wiemy tego na tym etapie, bo przede wszystkim no, nie wynika tego z wiadomości od pani Alicji, a prawdopodobnie też nie doszło jeszcze do, w ogóle do procedury, do rozpoczęcia tej procedury sprzedaży działki, więc dobrze by było się zawczasu do tego przygotować, tak? Ale miesiąc to jest bardzo krótki okres, żeby ewentualnie zorganizować jakieś większe środki i przystąpić do tego wykonania prawa pierwokupu. Także tu jest jeszcze na marginesie taka informacja. I tak jak mówiłem, no, w tym temacie mam nadzieję, że rozjaśniłem troszeczkę, jak to wygląda. Jest taka możliwość, podsumowując, trzeba tylko się tym zainteresować i po prostu skorzystać z tego prawa. W przypadku pani sytuacji prawdopodobnie będzie to prawo pani ojca, jeżeli jest dzierżawcą. I życzę po prostu powodzenia, żeby się udało. A jeżeli by było jeszcze jakieś pytania, to zachęcam do przesłania ich na naszą skrzynkę kontaktową pod adresem kontakt@poznajfakty.pl. I z mojej strony to na dzisiaj wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.